Siema, siema, witam bardzo serdecznie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj, prawda, jesteśmy na wariatkowie i, no i słuchajcie, dzisiaj, no, nie wiem czy będzie kolorowo z tego powodu, że w ostatnim odcinku na wariatkowie uwolniliśmy Slendermana z urny. Dzisiaj jestem sam i postanowiłem wrócić pod świątynię Slendermana i zobaczymy, co się kryje w środku, zobaczymy, czy coś się w ogóle zmieniło, czy wszystko jest tak, jak było, czy coś się dzieje, może jakieś dodatkowe informacje zdobędziemy, a może dostaniemy jakiś przedmiot, który pozwoli nam kontrolować Slendermana tutaj na wariatkowie. Ale zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, a ja witam was i oczywiście jestem tutaj przed tą świątynią, tak jak powiedziałem, no i nie jest kolorowo, ponieważ Slenderman wyszedł z tej tak zwanej urny, jak to mówię na to, bo to tak wygląda trochę jak taka urna, nie wiem, czy albo wazon to nazywać, nie wiem, w sumie nieważne. W każdym razie chcę zejść tam na dół dzisiaj, żeby zobaczyć, czy coś się tam zmieniło, czy może powstał jakiś, nie wiem, nowe miejsce, jakieś nowe pomieszczenie, może coś się dowiemy ciekawego, jeżeli nie, to nie, a jeżeli tak, to tak. Dobra, schodzimy na dół, uwaga, tu spadamy i uwaga, zobaczmy, czy tutaj coś jest, czy jakieś się przejście otworzyło w tej świątyni, czy co. Ej, gdzie jest ten posąg? Gdzie jest ten posąg? Ej, dobra, widzowie, to nie jest dobra informacja, to nie jest dobra. Ej, dobra, czekajcie. Nie ma tej urny i ten posąg znikł. Ej, co się stało? Dobra, czekajcie, teraz możemy to spokojnie przejrzeć. Bałem się trochę tego posągu, ale teraz, kurczę, jak już go nie ma, to możemy tu się rozejrzeć, na co tutaj się kryje w tej świątyni i... O, tu jest coś, jakieś wyjście. Dobra, czy tutaj to do kogoś prowadzi, czy nie do końca? Czy to jest po prostu tak, o, po prostu? To chyba donikąd prowadzi. Dobra, to nie prowadzi donikąd, po prostu taka dziura tutaj jakby. No, ale, kurczę, powiem wam, że nie widzę tu żadnego przejścia. No, nie, niedobrze. O, nie, pies, zostaw mnie, ja teraz nagrywam. Tutaj, widzowie, nic nie ma, nic nie widzę, więc chyba tutaj nie ma żadnego przejścia tajnego, który by nam jakoś tutaj na coś wskazywał. Ale to, co mnie przeraża, to to, że tutaj stał ten posąg i teraz go tutaj nie ma, więc jestem ciekaw, co się z nim stało. Może tutaj w górę zebrał, może tutaj w górę... Jeszcze, wiecie, jakby nie ma co mówić, że nie wiem, że on gdzieś znikł sam czy coś takiego, bo możliwe, że na przykład jakby rozwaliśmy tą urnę, Dave tu przyszedł, rozebrał ten posąg na przykład czy coś. Może tak, może Shrek tu był, może to Shrek rozebrał, nie wiem. W każdym razie, wiecie, to jeszcze nie ma co się przejmować tym, ponieważ nie wiemy za bardzo, co się z tym stało, ale sam fakt, że uwolniliśmy tego Slendermana, no już nie jest zbyt pozytywny i za bardzo nie wiem, co mam o tym myśleć i jak mamy z tym walczyć, no bo, no nie ukrywajmy, kolorowo, że tak powiem, nie jest. Więc ja, słuchajcie, wracam teraz do wioski, zobaczymy, co tam się zmieniło i przede wszystkim muszę się kogoś spytać, co się stało z tym posągiem, czy ktoś wie, na przykład Dave, czy coś takiego, bo jeżeli to nie on, to zacznę się martwić, co się z tym stało, ale mam nadzieję, że to jednak on rozebrał ten posąg, bo jest to troszkę podejrzane. Widzowie, wspinam się tu na tą górę, bo chciałbym wyjść tam, żeby... O nie, spadłem sobie. Żeby zobaczyć z góry, jak wygląda całe wariatkowo i tak dalej, ponieważ może zobaczymy jakąś, że tak powiem, coś, co by nam pomogło tutaj właśnie z walką z Slendermanem. Ja za bardzo nie wiem, jak my mamy z nim walczyć. Znaczy, jak mamy go wykorzystać do walki ze Shrekiem, no bo ze Slendermanem ja specjalnie chcę walczyć, ponieważ nie wiem, czy mamy jakiekolwiek szanse, ale chciałbym zacząć go jakoś, znaczy mózg jakoś kontrolować, żeby wiecie, żeby jednak była jakaś, że tak to ujmę, kontrola z naszej strony. O kurde. O nie, to się nie dzieje naprawdę. Nie, ten posąg jest tu teraz. O kurczę, co się dzieje? Dlaczego on jest tutaj? Co się stało? O nie, widzowie, to tak być nie może, tak być nie może. O nie, ja widziałem, że tam był Slenderman na drzewie, czy ja to dobrze widziałem? Czekajcie, kurczę. O nie, dzieje się dobrze, nie dzieje się dobrze. Nie wiem co, nie, dobra, nie ma go tam chyba, ale był na tamtym drzewie, Dobra, czekajcie, jest tutaj ten posąg, muszę ogarnąć, o co chodzi z tym posągiem, dlaczego on tutaj jest? I... Wow! Nie, musimy tu przejść. Nie, widziałem go, on tam się gdzieś pojawia na jakichś, kurczę, drzewach, czyli mnie obserwuje. Nie, ja teraz nie wiem, czy on chce mi zrobić krzywdę, czy nie, czy on chce po prostu, nie wiem, co on chce w ogóle, ale musimy go jakoś kontrolować, ja za bardzo nie wiem jak. Myślę, że będę musiał się umówić na wizytę do tej wróżki, że może ona nam powiedziała, jak to zrobić, bo jednak ona sprawiła, że się dowiedziałem w ogóle o tym, że trzeba Slendermana ogarnąć, żeby pokonać Shreka. Nie wiem, albo może bym poszedł teraz do tego Shreka i może przytargał tam Slendermana i może to by jakoś... O nie, zostaw mnie. Nie, dobra, czekajcie, czy...
Nie wiem, ja wracam z powrotem do wioski. Ja tutaj nie chcę na to patrzeć za bardzo, bo to mnie przeraża tutaj zbyt mocno. Więc ja za bardzo nie wiem, jak ja mam z nim walczyć. Ej, dobra, widzowie, dajcie jakiś pomysł w komentarzach, bo ja za bardzo nie wiem, co tu zrobić teraz z tym. On mnie straszy i to tak nie powinno wyglądać w ogóle, nie? I ten posąg, kurczę, muszę o tym powiedzieć komuś, bo przecież... O, prawie sobie złamałem girę, ale mam zbroję, więc chyba bym nie zginął. Dobra, o nie, on idzie za mną, idzie za mną. Dobra, chowamy się gdziekolwiek się schować po prostu. Dobra, tutaj się chowam, tu się chowam. Dobra, czekajcie, teraz musimy obserwować, gdzie on tam chodzi. Czy on tam gdzieś jest w ogóle, czy co? Okej. Ten Slenderman se tu normalnie... O kurde, wszedł tu do środka. Dobra, zobaczmy, co on tu... On se normalnie łazi tu po tym. Ej, dobra, to jest podejrzane. Czekajcie, ja sobie odejdę gdzieś dalej. On tam rozwalił jakieś szyby w ogóle. Dlaczego on chce tu przyjść? Mariuszek, broń mnie. Mariuszek, ukryjesz mnie? Ja się schowam tu u konia, dobra? U konia się schowałem. Więc proszę, Mariuszek, nie mów, że ja tu jestem. O nie, on tu idzie chyba. On tu idzie? Czy on tu idzie, czy nie? Bo za bardzo nie wiem. O kurde. A! Schodzę niżej. O co tu? Muruje się. Dobra, czekajcie, musimy tutaj zrobić jakąś akcję, żeby on mnie nie odnalazł tutaj. Ja tu robię bazę sobie pod tym chyba, bo nie wiem. Ja nie chcę, żeby on mnie zobaczył. On mnie jakoś śledzi, może on coś chce? Nie wiem totalnie, ale musimy... Nie wiem, ja chyba pójdę do tego szreka po prostu i może go tam przytargam, to on może od razu pokona tego szreka czy coś. Co on robi? Co to było? Dlaczego on rzuca jakimiś potami? Co jest grane? Dobra, czekajcie, tu się wykopywaliśmy. Gdzie się wykopywaliśmy? Tu chyba to było, dobra. Nie, to nie było tu. To było tu? Było tutaj? Tak, to było tu. Dobra, wykopmy się tutaj teraz w takim razie. Podstawmy się tym. O nie, postawiłem pochodnie. Wychodzimy stąd. Musimy gdzieś pójść. Tylko nie wiem za bardzo, gdzie mamy teraz iść, skoro on tutaj gdzieś grasuje. Ale ja chciałbym się dostać do tego... Dobra, jestem. Czekajcie, robimy taką akcję teraz. Rozwalamy to. Żartowałem. Idziemy w drugą stronę. Dobra, teraz tu przechodzimy. On... Nie, TNT postawił. Nie. Co on robi? Co ten Slenderman robi? Niech on takich rzeczy tutaj nie robi, bo wysadzi nam to wszystko. Nie, czekajcie, wiecie co? Ja nie mogę na to pozwolić, żeby rozwalić to TNT. Żeby on przypadkiem go nie odpalił. Bo jak on go odpali, to jest koniec. To jest definitywny koniec. Biorę to, może się przyda na walkę z, nie wiem, z tym, jak on się nazywa, ze Shrekiem. Idziemy w takim razie do Shreka teraz, zobacz. O nie, on stoi tam na tym dachu. Nie, został. Jest tu łódka jakaś, proszę, jest. Dobra, wchodzimy szybko do łódki. Żeby on nie wsiadł mi do łódki przypadkiem. Dobra. Odpłynęliśmy, nie ma go. Dobra, okej, płyniemy w takim razie do tego drzewa. Zobaczmy, o co chodzi. Tu jest ten rybak. Trzeba mu port zbudować w ogóle, bo on tutaj tak samotnie stoi i dalej łowi. Ale dobra, wyjdźmy gdzieś tam dalej. Dobra, nie widzę go nigdzie. Więc bardzo dobrze, mamy póki co spokój, jak mi się wydaje. Na morzu czuję się bezpieczny, bo on... O, tam stoi na górze! Co jest grane? Co on tam robi? O nie. Jak on szybko się przemieszcza. Dobra, szybko wchodzimy tam do Shreka. Nie wiem, czy w ogóle Shrek tam będzie dzisiaj, ale to się zobaczy. Czekajcie, wejdźmy tam do środka i ogarnijmy, czy jest Shrek po pierwsze. A jeżeli nie ma Shreka, to nie wiem, czy w ogóle Slenderman tam będzie mógł wejść. Bo możliwe, że on tam nie będzie chciał wchodzić na razie i to by było zrozumiałe, gdyby on... O kurczę. Czy on tam wszedł? On tam wchodzi. On tam wchodzi, widzowie. TNT postawił. O nie. Tak być nie może. Znaczy w sumie to nie moje, nie? Więc w sumie sobie może stawiać. Ile on go postawił tu? Co jest? O kurde. Musimy uważać. Zszedł tam na dół chyba, całkowicie. Jest na samym dole, dobra. Czyli w tym momencie nasłaliśmy Slendermana na Shreka. To jest to, co nam się udało zrobić. I teraz pytanie, czy on go pokona, czy on go nie pokona, nie wiem za bardzo. Ale czekajcie, tu naprawię tą dziurę. I teraz tak, czy ja może... Albo bym to zamurował i on się nim... Niech on się nim zajmie teraz tam. O, to jest plan.
Zamurowałem to i zobaczymy, jak długo ten Slenderman tam wytrzyma u niego. Czy w ogóle tam, czy w ogóle wytrzyma. Czy nie wiem, czy ten Shrek wytrzyma. Może pokona tego Shreka, może nie. To się wszystko okaże. Ja w ogóle mam jakieś dziwne lagi, albo mam ustawioną grafikę dokładną. Dobra, nieważne. W każdym razie, słuchajcie, ja wracam z powrotem w tym momencie, bo w sumie cel odcinka zrobiliśmy. Jest ten Slenderman, przed którym lekko musiałem uciekać w sumie, ale uciekliśmy i w sumie mamy się dobrze, nie dorwał nas, a on sobie tam siedzi u tego Shreka, więc to jest najważniejsze. Zobaczymy, czy on go w ogóle pokona. Ja w ogóle nie wiem, czy jest Shrek teraz, więc może być tak, że on tam wejdzie, nic nie znajdzie i w sumie do niczego tam nie dojdzie. Ale wiemy już na pewno, że Slenderman żyje i że normalnie grasuje na Palionowie. Na wariatkowie, mi się myli to, myli mi się to totalnie, widzowie. Przepraszam, na wariatkowie, Palionowa nie ma. Na wariatkowie. I musimy uważać na Slendermana, żeby zajął się tylko Shrekiem, a nami nie. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.